kochani, kochane, witam was serdecznie. Dzień dobry, co tam u was? Mam nadzieję, że wszystko w porządeczku. Stwierdziłam, że dzisiaj usiądę i ponagrywam. No i się umaluję. I jak się umaluję, to może nagram i pogadam po prostu coś do was. Tak strasznie nie nagrywałam dawno i zawsze, kiedy mam właśnie przerwę na nagrywaniu, typu gdzieś jestem, albo jestem chora, albo coś się dzieje, to potem te pierwsze filmiki są takie, że tak się troszeczkę wstydzę. Także dzisiaj troszeczkę się wstydzę, ale nic, to będzie dzisiaj makijaż, który robię w mnie. Jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie. Mam trochę rzeczy przed sobą. I większość z nich to są nówki, a te nowe rzeczy w mojej kolekcji, albo całkiem nowe, albo takie, które jeszcze nie używałam na kanale, albo takie prawie całkiem nowe, także lecimy. Okej, jako że lubię robić to, żeby nagrywać kilka filmów na raz, po pierwsze, bo pracuję zawodowo i nie mam czasu, żeby po prostu siedzieć codziennie i nagrywać filmy niestety, a po drugie po prostu no lubię robić kilka rzeczy na raz, to nałożyłam już podkład, jest to Hourglass Vanish Stick Foundation, odcień to jest Shell. Ja jeszcze nie zdradzę, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, a dajcie znać, jak wygląda według was. Ja nic nie mówię, ale mi się nie podoba. Zdradziłam. Będzie osobna recenzja oczywiście tego produktu, muszę go potestować trochę dłużej, ale dzisiaj go nałożyłam po raz pierwszy i spodziewałam się czegoś lepszego, bo to jest cholernie droga rzecz, muszę 42 funty, a wygląda mniej niż przeciętnie, także zobaczymy, dajcie znać oczywiście, jak to sądzicie. No ale lecimy z dalszą częścią makijażu. Co u was słychać? Jak nowy rok? Jak wasze noworoczne postanowienia? Ja nie miałam żadnych, więc żadnego nie złamałam, także jest cudownie. Jeżeli chodzi o make-up, to nie miałam jakby czasu się za bardzo wykazać, no bo leżałam chora większość tego miesiąca, także nowy rok, nowa ja, taka chora. No, ale dobra, wezmę sobie pędzel, to jest jedna z moich nowości, wspaniałych odkryć. To jest pędzel Lash Powder Brush i on jest z Primara. On jest taki wielki i kupiłam go w Primarku za chyba 4 funty, także niezbyt drogo i sprawdza mi się rewelacyjnie. Super sprawdza się do bronzera, zawsze używam dwóch różnych bronzerów i świetnie gdzieś tam można nim delikatnie jakby wykonturować twarz. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i chcę się użyć tego. To są kosmetyki marki ASOS. ASOS mam contouring palette i mam róż i to jest paleta do po prostu konturowania taka tutaj, którą właśnie dzisiaj dostałam w przesyłce, ale sama ją kupiłam i tu jest jeszcze róż w takim przefajnym kolorze. I to są, tak jak mówię, kosmetyki, które wypuściła firma ASOS, ta, która ma sklep właśnie z ubraniami, ma swoje ubrania, swoje własnego brandu, ale też inne różne marki. Ja od dawna byłam ciekawa tych kosmetyków, ale patrząc na opakowania w internecie, one wydawały mi się bardzo tanie. To jest taki jasny róż, plastik. Myślałam, że to będzie straszny shit. Teraz urwałam je na przecenie, chyba są za połowę ceny. I kiedy wzięłam je do ręki, to się zdziwiłam, bo to opakowanie jest dosyć porządne. To jest taki fajny, dosyć ciężki plastik. Ten design wygląda spoko na żywo. Dostajemy też lusterko i nie wygląda to wszystko tak tanio, a róż w ogóle wygląda fajnie, porządnie. Spodziewałam się czegoś dużo gorszego i dużo tańszego. Także to jest takie trio do konturowania. Ono jest dosyć jasne, ale ja mam też odrobinę za jasny podkład w tym momencie, także może się sprawdzi. Mamy tutaj kontur, rozświetlacz i bronzer. Te kwadraciki są dosyć niewielkie, dlatego tutaj, tego tutaj raczej nie wcisnę. Bo jest za duży po prostu ten pędzel. Poszukam teraz sobie czegoś mniejszego. No trochę się rozczarowałam tym, że to jest takie małe, ale no zobaczymy, jak się ogólnie sprawdzi, bo jeszcze nie używałam niczego, zupełnie niczego z tej serii właśnie ASOS-owej kosmetyków. Ale patrząc na te, które mam, chyba chcę zaopatrzyć się w ich większą ilość, bo wyglądają dosyć ciekawie. Wezmę sobie większą ilość pędzli i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Wezmę sobie ten pędzel Luxie 504, którego kiedyś bardzo lubiłam używać właśnie do konturowania i sięgnę sobie po ten odcień najjaśniejszy. Ta paleta to jest Principled odcień. No i zobaczymy, jak się to będzie wszystko konturowało. Odrobinę się to trochę, znaczy odrobinę trochę, trochę się to kruszy przy nakładaniu. No, odcień jest też trochę jasny. No, zobaczymy. Nie wygląda to tak źle. Nakładam bezpośrednio na podkład, bez przypudrowania, dlatego ten pigment może być intensywniejszy i może się to nałożyć trochę nierównomiernie, ale chciałam zobaczyć, jak to się... Wow! Nawet to wygląda ciekawie. Ten kontur to jest bardzo ładny odcień. I bez większego zachodu to wszystko się robi i konturuje i nawet się ładnie blenduje, pomimo tego, że twarz jest nieprzypudrowana. Ciekawe.
No, powiem Wam, że bardzo ładny odcień konturu. Dosyć jasny się wydawał, ale przefajnie konturuje. Tutaj zrobiłam trochę mocniej niż z drugiej strony, muszę to wyrównać. Spoko, jeżeli reszta pudrów z tego będzie się też tak sprawdzać, to chyba kupię kolejne opakowanie, żeby mieć w zapasie, bo teraz kosztuje chyba 5 funtów. Czyli reszta 5 zł za trio do konturowania. Spoko. Oczywiście jest na bazie talku, no bo talk jest tani, ale kontur wygląda ładnie. Ładnie, po prostu fajnie. Jedyny minus to jest to, że do opakowania jest takie małe i trzeba wziąć małe pędzle. Teraz wezmę sobie, rozumiem, bronzer, bo tutaj jest taki cieplejszy odcień. I takim... O Jezu, strasznie się to kruszy. Strasznie się kruszy, to jest wielki minus. No ale zobaczymy, jak sprawdzi się bronzer. To jest taki Dual Fiber Pędzel z Real Techniques. Jest ok, niezły jest ten kolor. Dosyć ciepły. Nie za ciemny. Bardzo fajna paleta, tylko strasznie się kruszy, ale z drugiej strony pigmentacja jest dosyć mocna. Puder jest, czy bronzer jest bardzo taki płaski, jest bardzo... Nie ma żadnej w nim głębi, jest po prostu bardzo matowym pudrem brązującym. Wygląda dosyć tanio. Kontur wyglądał lepiej, ten bronzer wygląda po prostu... No nie wiem, tanie są chyba... Ja bardzo lubię bronzery i mam ich mały fetysz, dlatego... Nie wiem, jestem przyzwyczajona może do lepszej jakości, mniej matowego, bardziej wielowymiarowego efektu, ale ten bronzer nie wygląda dobrze. O, dzisiaj będzie dzień makijażowego failu, już to po prostu czuję. Zaczęło się od złego podkładu, ciągnie się ze złym bronzerem. Dobra, jeszcze tu jest rozświetlacz, który spróbujemy na koniec. Jeszcze mam z tego ASOS-a róż. Róż to jest odcień Unbothered. I'm not bothered. Wyglądał bardzo ładnie i wygląda bardzo ładnie w opakowaniu, jak coś, co mogłabym polubić, czyli taki peachy odcień. Wezmę, gdzie jest mój pędzel? Wayne Agossa 14, który bardzo lubię do róży. Również się cholernie pyli. Strasznie się pyli, po prostu pylica. No i spróbujmy. Róż jest trochę lepszy niż bronzer. Nie jest zły. Róż dostaje kolejną szansę, kiedy będę miała trochę lepszy make-up, kiedy nie będę tak idiotycznie umalowana. Rzuciłam pędzlem z nienawiści. Kiedy nie będę tak idiotycznie umalowana jak dziś, tak, róż dostanie kolejną szansę. Nie jest za specjalny, jest bardzo kremowy w dotyku, ale strasznie się pyli. Nie wiem, nie śmierdzi przynajmniej tanio, także to jest okej. Bronzer jestem na nie, kontur jestem na tak. Spróbuję jeszcze ten rozświetlacz sobie tutaj wziąć z tej palety również. Rozświetlacz wygląda trochę chłodny. Na twarzy... Wygląda ładnie. Na twarzy wygląda mokro. No jest taki dziwny, jest dosyć ciemny, powiedziałabym. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest mokry, nie ma za dużo pigmentu. Jest taki różowo-beżowy. Jest stosunkowo ciemnym odcieniem. Nie wiem, bardzo dziwny dobór tych kolorów jest, bo kontur jest bardzo chłodny, róż jest bardzo czerwony, a rozświetlacz jest chłodno-beżowo... Beżowo-różowy. Dziwnie to jest zestawione ze sobą. Użyję sobie trochę tego korektora z NARS-a. To jest Soft Matte Concealer, Complete Concealer, czyli korektor, który ma być niby matowy, ale on nie jest taki matowy-matowy. Jest po prostu dosyć lekki, pudrowy, ale niezły. I odcień to jest Custard. To jest fajne z nim, przy nim, że tusze do rzęs się na nim nie odbijają, bo kiedy używam mojego ukochanego Glossier albo It Cosmetics, to większość tuszy do rzęs jednak się mi odbija pod okiem natychmiastowo, bo one są dosyć mokre. Ten nie jest taki mokry, chociaż nie jest bardzo wysuszający, no co też pomaga, tak jak mówię, maskarom nie odbijać się. Bardzo mi się nie podoba, jak wygląda moja cera dzisiaj. A moja cera to jest coś, co jest moim fetyszem i lubię, kiedy wygląda dobrze. Nie podoba mi się podkład i nie podoba mi się, co się dzieje odcieniowo. Ale spróbuję to zignorować i jakoś dokończyć ten make-up bez nadmiernego narzekania. Jestem dzisiaj taka na różowo, więc stwierdziłam, że sięgnę sobie do palety Nablusa Blooming, która mi kolorystycznie pasuje. I też ja jej chyba tylko raz albo dwa razy używałam na kanale, a stwierdziłam, że muszę trochę więcej zacząć używać kosmetyków, które już mam. Ta paleta ma bardzo fajne odcienie, ten odcień, te mi gdzieś tam dzisiaj interesują. Także nie będzie dzisiaj to nic za mocnego, ale coś takiego bardziej uniwersalnego, ale gdzieś tam bardziej ciepłych, wiosennych kolorach. Chociaż jest styczeń i daleko nam do wiosny. Najpierw oczywiście baza pod cienie, żeby przedłużyć trwałość. Rozpocznę z tym odcieniem, który się nazywa rumianek, Camomile.
na całą powiekę delikatnie, jako taką bazę. Oj, on jest stosunkowo ciemny. Myślałam, że będzie trochę jaśniejszy, ale ma dosyć sporo pigmentu. No, ale jest ładny, jest ciepły. Następnie sobie wezmę ten cień, to nazywa się Gia. Taki dosyć cielisty, jasny róż. W sumie nie wiem, co chcę z nim zrobić. Buduję sobie trochę zewnętrzny kącik. I teraz wezmę ten odcień tutaj, Middle Karma się nazywa. To jest taki średni brąz, który ma w sobie odrobinę takiej różowości może. I zaznaczę sobie moją dolną powiekę. I połączę odrobinę tutaj z tym kącikiem. Teraz może, żeby to mi się wszystko bardziej scaliło na twarzy, wezmę sobie jeszcze raz tę nieszczęsną paletę i użyję tego środkowego koloru, czyli rozświetlacza w wewnętrznym kąciku. Tak jak mówię, żeby te błyski mi się wszędzie scaliły, może trochę to uratuje mój look. I teraz zrobię sobie klaretkę eyelinerem w żelu. Ja tutaj mam Bobbi Brown. Ten eyeliner jest fajny, bo ma dwa kolory. Jeden to jest Granite Ink, a drugi to jest Violet Ink, czyli mamy granitowy tusz i fioletowy tusz. Ja sobie wezmę ten ciemnoszary, grafitowy odcień i zrobię sobie kreskę, ale to poza kamerami. Dobra, oficjalnie dzisiaj jest jeden z tych dni, kiedy nie powinnam robić makijażu, tylko zostać w łóżku i w ogóle biaderma. Zmywamy to gówno z oczu. Zrobiłam sobie kreskę na nosie, wszystko mi się rozjechało. Ściągam to z siebie. O! A w ogóle czuję się teraz jeszcze mega sucha, bo ten podkład jest dosyć suchy. Mam tyle pudrowości na sobie, że po prostu zaraz zwariuję. Już nie chcę niczego pudrowego na sobie. Zrobię coś bardziej błyszczącego, bo to był fail. Pięknie. Teraz wyglądałam przepięknie. Tak powinnam kręcić filmy właśnie. Spróbuję to naprawić. Glossier jest Stretch Concealer, który zawsze wszystko naprawia i jest cudowny. I jest dobrym człowiekiem ten korektor. O Jezu, dobra, od razu trochę lepiej. Nie jest dobrze, ale jest trochę lepiej. Jest trochę mniej pudrowo, trochę mniej moja skóra wysycha. Może będę trochę mniej narzekać. Wieczorem przecież jest Blue Monday, czyli najsmutniejszy dzień w roku. Nie wiem, nie jestem jakaś smutna, ale okazało się, że straciłam umiejętność malowania się, robienia sobie makijażu. Także po prostu brawo ja. Dalej moja twarz wygląda odrobinę czerwono. Mam jakiś nienawistny nastrój. Dlaczego tak się dzieje? Wiecie, co jest Blue Monday? Zróbmy to niebieskie. Zróbmy to niebieskie. Jedźmy sobie palcem po niebieskości i zróbmy tutaj niebieskość. Już gorzej dzisiaj nie będzie. To jest mój skill dzisiaj, to właśnie to. Niebieskość! Blue Monday! Jak na makijaż zrobiony jednym palcem i wylędowany palcem, to nie wygląda to najgorzej. Tak mi się wydaje. Wyciągnę trochę moje końce. Tutaj, a czy wiecie? Nie wiem, być może dzisiaj ratunkiem dla mojego makijażu byłoby całkowite rozpieprzenie go. Całkowity po prostu knockout. Czyli weźmiemy i zrobimy błyszczykową górną powiekę. A co? To jest olejek do ust Clarins, który mi się dobrze sprawdza w tym celu. I ten makijaż zaraz sam się rozteguje i będzie cudownie. Zawsze tą gąbeczkę, jak coś takie zrobię, to sobie przyjadę po ręce, żeby pigment zdjąć tego olejku do ust, żeby potem, kiedy chcę pomalować sobie usta, żeby to nie było niebieskie na przykład. Ale dobra, kleistość, rozpierdziel. Udajemy, że tak miało być. Udajemy, że umiemy się dzisiaj malować. Nie umiem cię malować się, mówić. Naprawdę powinnam iść do łóżka. Dolna powieka. Co? Tą samą niebieskość w dolną powiekę? Sama nie wiem. Wiecie co?
Nie chce mi się. Można by jeszcze pomalować rzęsy, zrobić usta i wyglądałoby to lepiej, ale nie chce mi się. Idę, wiecie co, wyłączę ten film, zmyję twarz, idę sobie poczytać książkę i wam polecam zrobić to samo. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!